z tych piosenek, z tych utworów, które tutaj zostały zaprezentowane, ale również to wynika z naszej natury, bo, drodzy Państwo, Polska jest jedna i powinna nas wszystkich jednoczyć. Dlatego dzisiaj chcemy być tu razem z Państwem i witać premiera Rzeczypospolitej Polskiej u Tusku. Drodzy Państwo, za chwilę zabierze głos pan minister Henryk Kowalczyk, poseł ziemi kułtuskiej, minister środowiska, osoba, której zawdzięczamy naprawdę w Kułtusku bardzo wiele. Panie ministrze, bardzo prosimy o zabranie głosu. Szanowni Państwo, ja po raz który, pewnie niektórzy powtarzali, zapraszam wszystkich tych, którzy są po drugiej stronie ulicy na rynku. Zapraszam, chodźcie do nas, tutaj dołączcie do wszystkich, którzy tak czekają i entuzjastycznie będą witać pana premiera Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, ostatnie kampanie wyborcze, jak rozpoczynaliśmy, kampanię prezydenta Andrzeja Dudy, tu w Kułtuskim Zamku, wygrana. Jak rozpoczynaliśmy kampanię parlamentarną w 2015 roku, pani premier Beaty Szydło kupowała pryskawki tutaj na rynku. Jaki był efekt? Wygraliśmy. Teraz, co prawda nie rozpoczynamy, bo takiego oficjalnego rozpoczęcia nie było, ale za to kończymy kampanię samorządową Prawa i Sprawiedliwości w Kułtusku. Jaka jest szansa? Oczywiście wygramy! Ale... To dlatego, że Kułtus jest miastem, które przynosi wszystkim szczęście, a więc myślę, że również teraz, 21 wieczorem, będziemy się wszyscy radować z wygranych wyborów samorządowych. I tak jak zmieniamy Polskę o wyborach parlamentarnych, tak będą zmieniać Polskę nasi samorządowcy. Samorządowcy, którzy prezentują fachowość, kompetencje i przede wszystkim wielką uczciwość, bo do samorządu potrzeba wyjątkowo uczciwych ludzi. A takich kandydatów tutaj mamy. Rozpoczynając oczywiście od naszego kandydata na burmistrza miasta Kułtuska, Michała Kisiela, który przed Państwem występował. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać do drugiej tury wyborów, tylko 21 wieczorem będziemy już świętować wybór kandydata Michała Kisiela na burmistrza Kułtuska i odmienimy oglądanie Kułtuska, odmienimy wizerunek Kułtuska, który niestety po ostatnich miesiącach, tygodniach trochę został nadwyrężony. Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki przekaże nam przesłanie.